Witajcie, przyjaciele. Ludzie, ogólnie mówiąc, myślą, że jest jakiś tam Bóg, ale nie ma czegoś takiego jak jakiś tam Bóg. Nie ma czegoś takiego jak katolicyzm. Nie ma czegoś takiego, bo to jest wszystko fałsz. Bo jest tylko jeden Bóg i to jest żywy Bóg. Ewangelia jest prosta. Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli uwierzysz w sercu swoim, jeżeli uwierzysz i jeżeli wyznasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jeżeli uwierzysz, że On zmartwychwstał, że to jest żywy Bóg, żywy Jezus, żywy, nie jakaś marionetka na krzyżu, nie jakiś różaniec, nie obrazki, ale żywy Bóg. Wiecie, 10 lat temu ja osobiście spotkałam Jezusa Chrystusa. I wiecie, to było jedno z najpiękniejszych rzeczy w moim życiu. Najpiękniejsza rzecz. Spotkać żywego Boga. Cudowna rzecz. Spotkać żywego Boga. Wspaniała rzecz. On był dobry. On jest dobry. On jest piękny. Ja dziękuję Bogu za to, że jestem zbawiona, że ja nie muszę się martwić o jakieś czystce, ja nie muszę się martwić o moje uczynki, czy ja sobie zasłużę, czy ja się wystaram. Nie muszę się o to martwić, dlatego że Bóg wszedł na ziemię i uratował mnie i może uratować ciebie, może ci dać zupełnie nowe życie. Zupełnie nowe serce. I wystarczy. Wystarczy, że tego zapragniesz. Wystarczy, że otworzysz swoje serce. Wystarczy, że powiesz do Niego i wezwiesz imienia Pańskiego. I będziesz ocalony. Amen.